Cześć, tutaj Przemek, super, że tu jesteś. Kontynuujemy naszą serię o Web3. Dwa odcinki temu opowiadałem o tym, czym jest token w NFT. Odcinek temu, czym jest konkretny rodzaj tokenu w postaci NFT, Non-Fungible Token. Koniecznie sprawdź te odcinki, zanim obejrzysz ten. A dziś SBT, SBT, Soul Bound Tokens i wszystko o nich. Zapraszam. SBT, SBT, Soulbound Tokens swoje źródło mają w gamingu, w grach komputerowych. Mieliśmy i nadal mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy dochodzimy do takiego miejsca w grze, gdzie wygrywamy, czasem możemy kupić, po prostu zdobywamy jakieś aktywo, jakiś przedmiot, który jest na stałe do nas przypisany. Możecie to znać na przykład z World of Warcraft, ale też wielu innych gier, gdzie taki przedmiot, który w ten sposób nabyliśmy, zdobyliśmy, jest niestety nietransferowalny, czyli nie możemy go oddać, nie możemy go sprzedać innemu użytkownikowi, jest on na stałe przypisany do nas. Jednak teraz bardzo ważny moment, ten koncept ewoluował, czyli on w tym momencie jest tak naprawdę czymś innym. On wyszedł z tego miejsca, gdzie mamy jakiś przedmiot, jakieś aktywo, które jest do nas przypisane i doszedł do miejsca, w którym jest tak naprawdę nierozwiązalnie powiązany z nami, czyli z jakąś osobą, lub z jakąś firmą. Wróćmy tu na chwilę, czym jest token w świecie Web3, do tego, czym jest NFT, czyli taki konkretny, specyficzny typ tokena i czym w tym kontekście jest w takim razie SBT. Token, czyli certyfikat autentyczności, czyli coś wskazującego na to, że dane aktywo, które ten token reprezentuje, jest niepodważalnie autentyczne, jest tym, za co się podaje. I nośnik wartości, czyli osoba będąca w posiadaniu takiego tokena ma prawo do wartości tego aktywa, które ten token reprezentuje. Teraz non-fungible token, NFT, jest takim typem tokena reprezentującym aktywo, które jest niezamienne. Jest jak najbardziej wymienialne. Możemy handlować NFT, ale jest niezamienne. I tutaj na bardzo prostej analogii zwykły token, czyli fungible token, FT, to jest pieniądz, czyli dajmy na to Bitcoin w świecie Web3. Możemy mieć dwa takie same bitcoiny. To są aktywa zamienne, czyli jeden bitcoin i drugi jeden bitcoin są takie same, możemy je bez problemu ze sobą zamienić, możemy nimi handlować. NFT reprezentują coś, co jest jedyne w swoim rodzaju. Czyli NFT to jest token odpowiadający na przykład jakiemuś obrazowi, dajmy na to namalowanemu przez Van Gogha. Nie mamy dwóch takich samych obrazów. Nawet jeżeli drugi wygląda tak samo, to jest po prostu kopią, podróbką tego oryginalnego pierwszego. Ten oryginalny jest tylko jeden i to jest właśnie NFT. Natomiast NFT możemy handlować. SBT, idąc dalej, jest rodzajem tokenu, którym nie możemy handlować, dlatego że jest niezamienny, to po pierwsze, tak samo jak NFT, ale jest on niewymienialny, nie możemy SBT handlować, dlatego że jest to zestaw informacji wskazujących na konkretną osobę czy firmę. I żeby było łatwiej to zrozumieć, to czym SBT w takim razie może być? SBT może być, dla przykładu, zestawem informacji o historii edukacji danej osoby. Może być zestawem informacji o historii zawodowej danej osoby albo zestawem informacji dotyczącej historii medycznej, na przykład historii leczenia konkretnej osoby. Więc łatwo sobie wyobrazić, że ciężko byłoby handlować takim tokenem, jeżeli jest to w zasadzie jakiś zbiór informacji dotyczących nas. SBT w takiej formie, o której teraz opowiadam, jest w ogóle bardzo świeżym konceptem, dlatego że został zaprezentowany, przedstawiony światu w maju 2020 roku w white paperze wydanym m.in. przez współzałożyciela Ethereum, Vitalika Buterina. Ten white paper nazywa się Decentralized Society Finding Web3 Soul, czyli zdecentralizowane społeczeństwo w poszukiwaniu duszy Web3. I teraz jak SBT funkcjonuje tak technologicznie, jest oczywiście oparte o blockchain, który jest najlepszą tutaj technologią do tworzenia tego typu bloków, ciągów informacji. Natomiast konkretny zakres informacyjny, czyli wspomniana na przykład historia zawodowa, edukacyjna, czy historia leczenia danej osoby, to są takie zestawy informacji, które mogą istnieć w danych portfelach. O tym, czym jest portfel w Web3, opowiadałem w osobnym odcinku, koniecznie sprawdźcie. Natomiast w praktyce, co do zasady, jedna osoba może posiadać wiele portfeli, czyli możemy w zasadzie
w osobnych portfelach trzymać te tokeny SBT, które wskazują na konkretny zakres informacji dotyczących nas jako osoby czy nas jako firmy. I te portfele w świecie Web3 w kontekście SBT nazywają się duszami, czyli to soulbound tokens. Czyli w ramach tego portfela możemy mieć taką duszę, czyli wyobraźmy to sobie jako właśnie zakres informacji, który chcemy mieć jako taką osobną jednostkę, osobny element, żeby w razie czego móc się z kimś innym tą informacją podzielić, dać mu dostęp do takiego portfela. I tu dochodzimy do tematu, to po co to w ogóle komu jest potrzebne? I musimy, żeby to zrozumieć, przyjrzeć się fundamentom Web3. Cały ten koncept powstał po to, aby sieć osób, aby internet w tym zakresie, wszystko co się tam dzieje, te transakcje, które tam zachodzą, mogły funkcjonować bez udziału jakiejś centralnej jednostki, którą nazywamy jednostką zaufania publicznego. Czyli żebyśmy dla przykładu mogli przeprowadzić jakąś transakcję z innym uczestnikiem sieci takim samym jak my, jednak bez tej centralnej jednostki, która miałaby poświadczać za jedną i drugą stronę. Czyli my możemy sobie zaciągnąć jakąś pożyczkę, w zasadzie nawet nie znając tej drugiej osoby. No wyobraźcie to sobie w świecie Web2, gdzie czasem problemem jest jakiś zakup na OLX i to, że nas ktoś po drugiej stronie oszuka. Tutaj blockchain jako technologia działają w taki sposób, że niepotrzebne jest zaufanie. Czyli to sam system powoduje, że te transakcje są bezpieczne, że możemy ze sobą współpracować, handlować różnymi aktywami, nie znając się i nie potrzebując żadnej jednostki pomiędzy nami. Jednak wraz z rozwojem Web3 jako konceptu dochodzimy do miejsca, w którym łatwo możemy sobie wyobrazić, że nie wszystkie działania, akcje, transakcje chcemy przeprowadzać z osobą, która jest dla nas kompletnie anonimowa. Czyli zapewne będą takie rodzaje aktywności, które będziemy chcieli podjąć, tylko mając po drugiej stronie osobę, która jest w jakiś sposób zweryfikowana. Jest zweryfikowana prawdopodobnie w zakresie, który jest adekwatny do tej transakcji, na przykład, którą chcemy z nią przeprowadzić. Czyli niekoniecznie chcemy wiedzieć wszystko o tej osobie, ale na przykład potrzebujemy bardzo konkretnego zakresu informacji, aby móc taką, dajmy na to właśnie, transakcję z tą osobą przeprowadzić. No i tutaj właśnie pojawiają się portfele, pojawiają się dusze, więc pojawia się zakres informacji, do których my chcemy dostać dostęp, aby móc w jakiś sposób uwierzytelnić, zweryfikować osobę po drugiej stronie. Czyli nagle w świecie, który ma być z założenia kompletnie anonimowy, w którym technologia uniemożliwia przeprowadzanie jakiejś aktywności, czynności, transakcji, które miałyby być wbrew tej osobie po drugiej stronie, dochodzimy do miejsca, w którym prawdopodobnie będziemy chcieli w niektórych przypadkach mieć możliwość zweryfikować osobę, która po drugiej stronie jest. Co więcej, SBT mogą być też wykorzystane w DAO, zdecentralizowanych organizacjach, o których będę opowiadał w jednych z następnych odcinków, w bardzo przydatny sposób. To znaczy w tym momencie DAO funkcjonują tak, że decyzje podejmowane w ramach takiej organizacji są podejmowane demokratycznie, to znaczy głosujemy. I tutaj liczy się tak naprawdę ilość, czyli jedna osoba to najczęściej jeden głos i przez to jesteśmy narażeni tutaj w tych organizacjach na tak zwane Sybil Attacks, czyli głosowanie w zorganizowany, ale nieetyczny sposób w konkretną stronę, która w zasadzie nie działa w interesie całej organizacji, ale jakiejś grupy ludzi, która tam się znajduje. I SBT mogą tutaj być bardzo fajnym mechanizmem, narzędziem uniemożliwiającym tego typu głosowanie. Co więcej, mogą też na przykład nadawać moc głosów, czyli to będą takie uprzywilejowane głosy osobom, które są najbardziej aktywnymi członkami tych organizacji, jeżeli taki akurat będzie wybrany klucz. Więc zastosowanie tutaj jest bardzo szerokie i o tym wszystkim będziemy rozmawiać jeszcze w kolejnych odcinkach. Dajcie mi znać, co myślicie o SBT, czy widzicie przyszłość w takim mechanizmie, w takim rodzaju tokena w świecie Web3. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!